Chociaż jej budowa rozpoczęła się już jakiś czas temu, to dopiero dzisiaj oficjalnie został wmurowany kamień węgielny pod ostatnią, czwartą trybunę na Stadionie Miejskim w Zabrzu. Ma być gotowa w połowie 2025 roku. Czwarta trybuna ma pomieścić około 8 tysięcy widzów, a na całym stadionie zmieści się wtedy około 32 tysięcy osób. Fatima Orlińska. Czwarta trybuna Areny Zabrze nabiera kształtów. To inwestycja domykająca stadion Górnika Zabrze. Dziś w powstałych już fundamentach złożono kamień węgielny. Wielu nie wierzyło, że ten stadion powstanie. Jak już powstała ta część zasadnicza, czy czwarte stadionu, jakby nie jeden określił, wielu nie wierzyło, że dokończymy. A to wszystko się powoli spina, to wszystko się dopełnia dzięki pracy ogromu ludzi. Na budowie czwartej trybuny wykonano już wszystkie prace ziemne. Położona została większość płyt fundamentowych, zbudowane są też ściany piwnic. Dziś wylano również pierwsze stropy nad piwnicami, a wkrótce postawione zostaną słupy. Myślę, że pod koniec roku będziemy zaczynać montować konstrukcję trybun. Jesteśmy w harmonogramie, a nawet udało nam się trochę przyspieszyć. Mam nadzieję, że skończymy to szybciej, niech zima nam pozwoli, będą warunki odpowiednie, to przed tym harmonogramowym terminem, który mamy bodajże 19 czerwca na zakończenie tych robót. Dzięki rozbudowie stadionu jego pojemność zwiększy się o 8 tysięcy osób. Z czwartej trybuny będą korzystać nie tylko kibice. Projekt zakłada umiejscowienie w niej szatni wraz z przestrzenią do odnowy biologicznej. To jednak nie wszystko. Umiejscowienie Muzeum Sportu Zabrzańskiego, loży, Lóż, bo będzie ich więcej, ponad 10, o ile dobrze pamiętam, koło 15 czy 13. Będzie klub biznesu wraz z dużą restauracją. Będą biura, pomieszczenia biurowe i całe trzecie piętro będzie też przeznaczone na stanowiska dla mediów. Wybudowanie trybuny zachodniej i tym samym domknięcie bryły stadionu pochłonie prawie 46 milionów złotych.